Ja myślę, że najbardziej podstawową rzeczą jest wybór odpowiedniego dentysty i nabranie do niego zaufania. Jeżeli znajdziemy lekarza, któremu ufamy, to powoli, drobnymi kroczkami jakoś to leczenie przetrwamy. Klinika, w której jest przyjazna atmosfera. Zależy nam na tym, żeby pacjent czuł się dobrze, żeby nie czuł się jak w sali tortur, czyli wystrój kliniki, cicha muzyka jest wskazana, odpowiedni odgłos, odpowiedni zapach. Pacjent nie może zbyt długo czekać na wizytę. Pacjent musi być obsłużony sprawnie, szybko, ale przede wszystkim ufać lekarzowi, do którego przychodzi. Jesteśmy po czasach, kiedy chodzenie do dentysty źle się bardzo kojarzyło i dorośli mają cały bagaż złych doświadczeń, złych opowieści i to powoduje wielki problem i wielką blokadę. Oni często po prostu bardzo się boją. Albo mają jakiś problem, który dotyczy ich samych. Na przykład są to osoby, które bardzo boją się oddać kontrolę nad własnym ciałem, bo są osobami ogólnie kontrolującymi. Dorośli, myślę, że absolutnie dorośli. Z dziećmi potrafimy sobie chyba bardziej poradzić. Warto zwrócić też uwagę na to, żeby sympatycznie prezentował się gabinet stomatologiczny i sama poczekalnia, żeby to nie przypominało, nie wiem, szpitala albo łaźni miejskiej, prawda? Tylko żeby to było kolorowe, ciepłe i miłe. No i w miarę możliwości, żeby nie unosił się tam ten charakterystyczny dla wielu gabinetów stomatologicznych zapach, który sporej części naszych rodaków śni się po nocach. Nie są to miłe sny.